Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica Dawid Nachajowski. Miło mi jest powitać wszystkich widzów telewizji trwam z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szanowni Państwo, w tym odcinku porozmawiamy na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz zaproponowanej przez Komisję Europejską polityki dotyczącej tak zwanego Zielonego Ładu w Europie. Witam serdecznie w studiu Pana posła Parlamentu Europejskiego Bogdana Żońce, europejscy konserwatyści i reformatorzy, Komisja do Spraw Budżetowych, ale również gospodarczych. I monetarnych. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niedawno wrócił Pan z głosowania na. Komisji Budżetowej. Co wiadomo na temat WRF 2021-2027. No naprawdę to jeszcze niewiele wiadomo, dlatego że prezydencja fińska, która właściwie kończy swoją kadencję w grudniu, no zaproponowała pewien budżet, który jest nieakceptowany przez większość krajów. I co najgorsze to w tym, w tym projekcie jest informacja, że no można by ściąć pewne środki finansowe na spójność, fundusz spójności nie ma zwiększenia środków finansowych na politykę rolną, Rolną, o, o czym my zawsze mówimy, ponieważ polscy rolnicy są pakrzywdzeni, więc chcielibyśmy, żeby tu był przyrost w tych nowych ramach finansowych na lata 2021-2027. No i też słyszymy, że inne kraje, które proponowały powiedzmy, zwiększenie wydatków na przykład na y, młodzież, y, okazuje się, że powiedzmy, w jakichś tam kuluarach, ale także i na y, komisjach coraz częściej słychać o y, dramatycznej, wręcz katastrofalnej sytuacji gospodarczej we Francji, w Niemczech. W takim oficjalnym przekazie tego nie ma, a tu się okazuje, że te kraje mają problemy i one kontestują nowy budżet, mówiąc, że nie będą chciały dopłacać do, do tych wieloletnich ram finansowych, nawet po Brexicie, i jakoś trzeba będzie tę lukę po Anglikach, gdy dojdzie do Brexitu najprawdopodobniej stanie się to z końcem stycznia 2020 roku. Jakoś trzeba będzie te pieniądze znaleźć. No i tutaj dziś była dyskusja o właśnie środkach finansowych, które mogłyby być tak zwanymi środkami własnymi, czyli o nowych podatkach od cyfryzacji, od plastiku, od emisji dwutlenku węgla. To, jest, to wszystko jest w toku, w grze. Jestem przekonany, że dopiero wtedy, kiedy będzie prezydencja niemiecka, a będzie to w drugim półroczu 2020 roku, będziemy mogli powiedzieć, jakie są te wieloletnie ramy finansowe, jakie są priorytety i na pewno do tego czasu będziemy chcieli bardzo transparentnie informować opinię publiczną, jakie są założenia polskiej delegacji do parlamentu i jakie są nasze priorytety, ponieważ dziś jeden z. Posłów użył takiego sformułowania, że Europa jest, w Unii jest skonfliktowana. A ja powiedziałem mu krótko: Wcale nie jesteśmy z nikim skonfliktowani, ani z Francją, ani z Niemcami, tylko są różne punkty startu w dochodzeniu do <coughs> celów Unii Europejskiej. No i dlatego trzeba na przykład patrzeć na Chociażby przez, na kwestię energii yy, i energochłonności, yy, powiedzmy, gospodarki, wiedzieć, że do 1989 roku byliśmy w grupie państw socjalistycznych, że kraje zachodnie no, były dużo dalej, jak chodzi o rozwój gospodarczy. I teraz mówienie, że będzie równy punkt startu przy transformacji ustrojowej i dotyczącej energii, jest po prostu nie, nieuczciwe. My musimy pokazać, że jest inny punkt startu przy transformacji energetycznej, kiedy mówimy, o tym nowym zielonym ładzie chociażby jest inny punkt startu dla Polski, a inny dla Francji, która ma tą, inny dla Niemców, którzy mają gospodarkę opartą na wiedzy i mają tą gospodarkę no, naprawdę mocno zaawansowaną w technologiach. No a inny Polski, Bułgarii na przykład, Czech czy Słowacji, czy Węgier. Stąd też nasze rozmowy muszą być po prostu transmitowane, że tak powiem i bardzo transparentnie przekazywane społeczeństwu, żebyśmy mogli powiedzieć, że tu w parlamencie europejskim Mówimy o zrównoważonym rozwoju całej Europy i o możliwościach dogonienia krajów socjalistycznych przez były kraje socjalistyczne. Y Rozwiniętych państw, które zawsze chcą dyktować warunki gospodarcze w Europie. Wspomniał pan o tak zwanym zielonym władzie. Za chwilkę do niego wrócimy. Ja chciałbym jeszcze powrócić do kwestii, o której Pan powiedział, mianowicie WPR i nawiązać do tych dwóch spraw, które są niezwykle ważne dla Polski, mianowicie wspólna polityka rolna. Tutaj była zapowiedź komisarza Janusza Wojciechowskiego, mając na uwadze osoby, które potencjalnie chciałyby wprowadzić jakieś cięcia w tej akurat polityce, jak również Fundusz Spójności i. I powiązanie Wypłat z tego funduszu z praworządnością. Mając na uwadze to, co się mówi w Parlamencie Europejskim, przywrócenie na ten drugi filar, czyli rozwój obszarów wiejskich, 10 miliardów euro. Czy coś już wiadomo akurat w tej sprawie, bo tutaj chodzi o polskich rolników, jak również później zrównanie dopłat bezpośrednich, o czym mówił Janusz Wojciechowski. Tak. Zrównanie dopłat to naprawdę wymóg chwili, ale to będzie zrównanie poprzez średnią europejską. Czyli nie będzie tak, że najprawdopodobniej nie będzie tak, że wszyscy rolnicy w całej Europie będą mieli takie same dopłaty, tylko my na razie mówimy o dojściu do średniej europejskiej i to byłby sukces, jeśli tak postawimy sprawę. Pan komisarz Wojciechowski jest absolutnie przygotowany do tego, żeby argumentami podeprzeć osiąganie swojego jego celu, czyli tych dopłat do, do średniej unijnej. Myślę, że będą to długie i, tak powiem, twarde negocjacje, dlatego, że na przykład... Polscy rolnicy będą otrzymać większe dopłaty, ale na przykład niemieccy rolnicy chcą w tym samym czasie otrzymać większe pieniądze na y, infrastrukturę rolniczą. Czyli, krótko mówiąc, na pewno się na to zgodzimy, bo celem naszym jest rzeczywiście dostarczenie do kieszeni polskiego rolnika większej ilości środków finansowych i nie będziemy mówić, że, że zrobimy to bezkosztowo, bo trzeba będzie się zgodzić w kompromisie na, na te informacje, które płyną z, od rolników niemieckich. Niemniej jednak, na na pewno na pewno żadne cięcia, czyli minusowanie wspólnej polityki rolnej nie przejdzie w parlamencie europejskim. To już wiemy, choć Finlandia, Szwecja, Dania nie chcą y, widzieć rolnictwa jako priorytetu, bo te kraje, y, prawda, są inaczej ustawione do, w ogóle do problematyki rolnictwa, tak by zapomniały, że no, żywność jest absolutnie filarem i wartością niezbędną do życia, dobre rolnictwo, zdrowa żywność, tak? No ale oni stawiają sobie jakieś inne cele, które y, są trochę dla nas niezrozumiałe. Niemniej, niemniej jednak w kompromisie w negocjacjach uważam, że. Y, tu będziemy mieć sukces, no a y, też y, nie pozwolimy na pewno i tu będziemy mieć poparcie jeszcze większej ilości państw, żeby dokonać cięć na Funduszu Spójności, czyli na, na tym. Na tym instrumencie politycznym, który zakłada e, wspieranie m, rozbudowy budowy infrastruktury drogowej, kolejowej, dróg wodnych, o czym się teraz w Unii Europejskiej mówi nawet był taki przekaz jakiś m, kilka dni temu, że e, w, w wieloletnich ramach finansowych e, 75% środków na e, infrastrukturę e, komunikacyjną, to będzie to będą środki przeznaczone na drogi kolejowe i drogi wodne. Polska na tym na pewno dobrze skorzysta. Mając na uwadze transformację budżetową jak również elastyczność budżetu, bo ten temat jest podnoszony w Unii Europejskiej od lat, co na co i czy dane programy są potrzebne, czy w dobie takich problemów jak na przykład Brexit, program kosmiczny na przykład, na który też idą pieniądze, czy, czy należy jego na przykład ograniczyć i doprowadzić do tego, aby wziąć pieniądze i przetransferować na coś co naprawdę jest potrzebne krajom członkowskim, szczególnie tym uboższym, czy taki myk, jeżeli tak można kolokwialnie się wyrazić, byłby dozwolony, że Komisja Europejska nie miałaby nic przeciwko, aby na przykład w Polsce przenieść sobie środki, które do nas należą, z kolei na drogi na przykład. Na pewno... Tak trzeba rozmawiać, w takim tonie trzeba rozmawiać przy budowaniu nowego tego ładu finansowego na lata 2021-2027. Im większe pole manewru będzie zakreślone, tym będzie lepiej dla każdego kraju członkowskiego. Z tym Unia ma wielki problem, ponieważ pewne dedykacje finansowe są bardzo ściśle określone i później są albo zwroty, albo niewykorzystane pieniądze, albo brak możliwości wykorzystania tych pieniędzy, które Unia dedykuje różnym krajom. Więc gdyby, gdyby to zależało od nas, to bardzo chętnie byśmy to wpisali w agendę, że oczywiście macie tu pieniądze na transport, a jak sobie wy te pieniądze wykorzystacie, czy, czy to na drogi wodne, czy na autostrady, czy na koleje, to już jest wasza sprawa. To jest to, co bardzo obiecujące jest, to, z czego my się cieszymy, to to, że pada dosyć często już tutaj w rozmowach kwestia absolutnie y, zwiększenia wydatków finansowych na kolej. My w tej chwili w Europie zauważamy, także w Polsce, że budujemy nowe drogi i rozjeżdżamy te nowe drogi. Czyli czy to jest takie zamknięte koło, więc jeśli nie przeniesiemy części transportu towarowego na kolej, na sprawną kolej, taką kolej, która m, także będzie w tym obszarze widziała na przykład to, 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 tą akcję Tire na tory, tak? hmm. to, to jeśli ta, do, 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 dopiszemy do tych wszystkich naszych działań, właśnie te rozwiązania, to odblokujemy drogi i będzie dzięki temu i bezpieczniej, i mniej, będzie mniej wypadków, no i powietrze, można powiedzieć, będzie czystsze, bo kolej jest, kolej jest bardziej ekologiczna niż inne środki transportu. Ostatnie pytanie dotyczące budżetu, który również łączy się z tak zwaną taksonomią, o której zaraz powiemy. Siedmioletnia perspektywa. Czy w Pana ocenie, mając na uwadze na przykład historyczną tutaj kwestię, 7 lat, czy to nie jest ryzyko planować aż taki budżet na tyle? Czy nie lepiej na przykład byłoby zrobić krótszą perspektywę, pięcioletnią? Kto wie, ale, ale no, planowanie nie jest złe. To, że się planuje na lata do przodu, to jest dobre rozwiązanie. Natomiast rzeczywistość czasem jest zupełnie inna i, i trzeba jakby obracać się w realiach i po prostu reagować na to, co się dzieje. Jeśli zauważamy, że w Europie pojawia się jakiś nowy problem, to nie możemy tkwić w tym przekonaniu, że no już klamka zapadła, pieniądze zostały rozdysponowane, nie będziemy widzieć. Problemu tego, który się pojawi, na przykład. Tak? Więc na pewno planowanie jest dobre, ale też i zmiany w tym planowaniu i dodawanie środków finansowych na interwencje w sytuacjach kryzysowych jest bardzo potrzebne. Uważam, że, że w tym kierunku powinniśmy iść. Chyba to Unia też to już widzi, dlatego że, dlatego, że no, są takie sytuacje, że któreś z krajów albo nie może wykorzystać środków finansowych, bo na przykład ma małe możliwości wkładu własnego, albo po prostu nie da się pewnych inwestycji wykonać z uwagi na ograniczenia. Powiedzmy, związane z inwestycjami. Myślę tutaj na przykład o chociażby budowie tuneli w ciągu dróg krajowych, czy autostrad, to, jest, to są grube wielkie przedsięwzięcia i należałoby je widzieć w perspektywie właśnie takiej wieloletniej, ale też zarazem co do możliwości wykonawczych, jak one mogą być szybko zrobione. Niemniej jednak planowanie w tej perspektywie 6-7 lat się sprawdza. Uważamy, że najważniejsze są jednak środki, żeby nie było tak, że Europa czy Parlament się będzie kompromitował i mówił tak, damy 100 miliardów złotych na nową politykę ekologiczną. My się pytamy, a skąd te pieniądze będą? No, i tu pada taka refleksja, no tak, to pomyślimy, gdzie znaleźć te pieniądze. I oby nie było tak, że właśnie będziemy mówić o Zielonym Ładzie, będziemy mówić o polityce ekologicznej z jednej strony, a z drugiej strony tylko będziemy metki zmieniać yy, czyli krótko mówiąc, po, yy, będziemy przekazywać środki albo z Funduszu Spójności, albo z Wspólnej Polityki Rolnej, będziemy mówić, że to jest właśnie realizacja celu ekologicznego. Yy, to, yy, mieszkańcy Europy yy, na pewno. Yy, bardzo, bardzo mocno będą przyglądać się tym nowym wieloletnim ramom finansowym, tym bardziej, że mamy jakby rok czasu do, do uchwalenia tego budżetu, i uważam, że w dobrej dyskusji, takiej merytorycznej i w obracaniu się przy realiach, bo to. Powiedziałem to dzisiaj rano, że Europa nie jest całym światem i cały świat nie jest Europą. I Jeśli my dzisiaj zablokujemy na przykład inwestycje w energię atomową, to pamiętajmy, że w Chinach w tej chwili w budowie jest chyba 35 elektrowni atomowych. Czy Europa, tak należy moim zdaniem postawić pytanie, czy Europa z, z wszystkimi pięknymi państwami, narodami będzie w stanie konkurować gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką y, prawda, Północną, z, z Azją? To jest pytanie kluczowe. Na na dzisiaj bo jest takie zagrożenie że kiedy zbyt restrykcyjnie będziemy naciskać na pakiety ekologiczne to na przykład huty Przeniosą się do Rosji, na Ukrainę, na Białoruś i dalej będą kopcić, będą y, zatruwać środowisko, a my w Europie stracimy miejsca pracy. W, w Unii Europejskiej nie będziemy mieć miejsc pracy i podatków. Więc y, od tej strony także warto popatrzeć na te wszystkie plany, które ma Unia. One są ambitne, ale y, grupa konserwatystów zawsze mówi tak: y, policzmy wszystko. Ile to wszystko będzie kosztować? Popatrzmy, co jest najważniejsze. Jeśli będzie Brexit, to w budżecie Unii Europejskiej zabraknie około w sumie 30, 30 miliardów euro. Kto y, tę lukę uzupełni? Jakie będą nowe podatki? Czy państwa członkowskie wszystkie zgodzą się, żeby z, ze swojego dochodu narodowego brutto dopłacać do budżetu Unii Europejskiej? No i no i tak, taka rozmowa moim zdaniem doprowadzi nas do tego y, ostatecznego celu, jakim jest poprawa konkurencyjności y, Unii Europejskiej w kontekście y, całego świata. I teraz przejdziemy już do sprawy taksonomii. To jest pojęcie dotyczące tego, co właśnie wpływa negatywnie na środowisko, mając na uwadze emisję CO2. Pan napisał taki list, który poparł nie tylko były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, ale wielu posłów do Parlamentu Europejskiego spoza europejskich konserwatystów i reformatorów. Oczywiście posłowie EKR-u poparli ten list. Bardzo wielu z nich, nie wiem czy ktoś odmówił podpisania, kogokolwiek pan zapytał, czy podpisze. Nie, wszyscy podpisywali, bo wszyscy wiedzą, że w tym wypadku chodziło o gaz, konkretnie o gaz, ponieważ przy tym rozporządzeniu o taksonomii czy to o tak zwanych inwestycjach, finansowaniu inwestycji w sposób zrównoważony, no okazało się, że nagle gaz jest traktowany tak jak węgiel i że ten gaz będzie bardzo szkodliwy w przyszłości. Dla y, środowiska naturalnego. No więc zadałem takie pytanie, ale co y, w takiej sytuacji, kiedy słońce świeci 50% w ciągu roku w Polsce czy w Europie, kiedy wiat wiat farmy wiatrowe, mówiąc umownie, kręcą się przez dwa, 25% w ciągu roku? No bo... Czasem wiatru nie ma, czasem słońca nie ma, więc skąd my weźmiemy tą energię, żeby utrzymać konkurencyjność naszego systemu energetycznego, europejskiego systemu energetycznego? No i padła taka refleksja, no tak, ale to oczywiście jednak ten gaz jest szkodliwy i musimy pamiętać o tym, żeby go wyeliminować w przyszłości. I zgoda, jeśli znajdziemy jakieś tam za 10, za 20, za 30 lat genialne źródła energii i przesprzętowimy, przeobrazimy gospodarkę krajów, Specjalistycznych z tej energochłonności w te czyste technologie energetyczne, no to zgoda, ale do, do tego czasu nie ma pewniejszego źródła energii jak gaz. I żeby utrzymać y, tempo rozwoju gospodarczego w Polsce czy w, w Unii Europejskiej, ten gaz jako, kop, jako kopalina powinien być wykorzystywany do y, 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 zasilania systemów energetycznych i ten gaz przecież. Y, on nie jest zeroemisyjny, zero szkodliwy dla środowiska, no ale jest i tak dużo, dużo lepszy niż węgiel, od którego też nie powinniśmy odstąpić. No Polska węglem stoi się, mówi. Polska węglem da? stoi, nasz system energetyczny stoi na węglu. I jeśli, yy, ja o tym już też słyszałem, jeśli rzeczywiście będzie ktoś próbował yy, jakby zamknąć oczy i nie dostrzegać tego problemu, że pół Europy oparte jest, jeśli chodzi o energię, na węglu lub na gazie, to to się skończy z tym, że górnicy z całej Europy przyjadą do Brukseli i Powiedzą Komisji Europejskiej, co się dzieje. Energetycy przyjadą i powiedzą tutaj poprzez różnego rodzaju akcje, pikiety, że tak nie można, no bo y nawet najbardziej szlachetne ideały i piękne cele, które sobie stawia Unia, muszą po prostu być oparte o źródła energetyczne niezawodne. Niezawodne w zimie, niezawodne w lecie, a z tym bywa różnie, więc będziemy bronić i węgla, i gazu w taki sposób, jak to jest możliwe w sposób racjonalny. Mamy tę świadomość absolutnie, że czyste środowisko to naprawdę duże, duża sprawa i te smogi różnego rodzaju to, to są oczywiście szkodliwe kwestie dla naszego zdrowia, ale, ale też popatrzmy na, w całości na, właśnie na gospodarki, na konkurencyjność, na niezawodność i, i y, uważam, że trzeba, y, jak to się mówi, iść różnymi drogami, żeby dojść do jednego, y, do jednego celu, czyli rozwoju Europy. A te różne drogi to, Różnorodny system energetyczny, to niezależność energetyczna. Na przykład Polski tu bardzo wiele robimy, przypomnę e, e, powiedzmy ten, e, kwestie związane z e, złożami gazu w Norwegii, które będą transponowane do Polski. Mamy gazoport, e, który jest w, już zbudowany i następny będzie zbudowany w Gdańsku albo w Gdyni. Czyli buduj, budujemy niezależność energetyczną Polski z jednej strony. Z drugiej strony twardo mówimy tu w Brukseli, że e, węgiel jest potrzebny i te kraje europejskiego wykorzystują gaz jest potrzebny. A oczywiście fotowoltaika, farmy wiatrowe, biomasa to także źródła energii, które należy jak najbardziej wykorzystywać i one oczyszczają środowisko generalnie, ale nie zapewniają stuprocentowej niezależności energetycznej. Mając na uwadze to, co się mówi w Unii i czego Unia chce, prawda, to osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. To, o czym Pan powiedział, sprawa taksonomii i poszanowanie tych różnych miksów energetycznych w poszczególnych państwach członkowskich, bo przecież gospodarka Polski funkcjonuje inaczej niż gospodarka Niemiec, to nie jest żadne odkrycie, zadanie sobie pytania konkretnego, jaki tak de facto człowiek ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska, mając na uwadze procesy, na których człowiek nie ma wpływu w ogóle albo ma minimalny wpływ, no, na przykład na wulkany, para wodna i i tak dalej i czy jest sens pochylać się nad tym tematem, zadawać sobie pytanie też kto mógłby zarobić na tej polityce forsowanej tutaj w Parlamencie Europejskim, która nie uśmiecha się Polakom. Ja myślę, że tu jest, to jest problem polityczny generalnie, o czym pan mówi. Mianowicie do, zauważono, że w Niemczech i w innych krajach europejskich, w Austrii, we Francji także, że grupa zielonych, tak zwanych zielonych polityków, mówię to bez mm, przesady, ale i bez przekąsu, y, grupa zielonych polityków... Y, Terroryzuje w tej chwili inne grupy polityczne. Pokazuje młodzieży, prawda, dzieciom nawet, czy włącza dzieci i młodzież do, tej, do sytuacji politycznych i oczywiście zyskuje poklask dzięki temu, że mówi tak, czyste powietrze, tak, czysta woda. My to samo mówimy od lat, to samo mówią leśnicy, to samo mówią przyrodnicy. Rzeczywiście jak najbardziej celem jest czysta woda, czyste powietrze, tylko też popatrzmy na systemy gospodarcze funkcjonujące w Europie. I y, ten terroryst zielonych prowadzi do tego, że ich narracja jest przyjmowana przez inne grupy polityczne. I to bardzo wyraźnie widać w Parlamencie Europejskim. Najsilniejsza siła polityczna tu w Parlamencie IPP. No mówi tak, oczywiście popieramy tutaj, żeby te, tę sytuację, żeby gaz nie został wyłączony i żeby energetycznie gaz był wykorzystywany, no ale musimy być ostrożni, bo ci zieloni to właśnie o tym gazie mówią, że jest bardzo szkodliwy. No najsłabiej nie wypadli w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawda? Mając na uwadze teraz układ ten sił. Tutaj tak, tak. No więc są bardzo mocno obecni w Parlamencie Europejskim i My nie jesteśmy przeciwnikami zielonych w żadnym wypadku ani ich narracji, tylko no, prawda jest taka, że trzeba widzieć wszystkie strony medalu, wszystkie części powiedzmy, tych, tych gospodarczych sytuacji i oczywiście zmierzać w takim kierunku, jak podpowiada nam po prostu rozum. Że nie powinniśmy zanieczyszczać środowiska, i ja to jest zrozumiałe, ale też nie możemy nagle powiedzieć, że wyłączymy huty, wyłączymy kopalnie, wyłączymy gaz, a będziemy się tylko oglądać, czy słońce zaświeci, czy nie zaświeci. Sprawa również podejścia do ochrony nie tylko klimatu, ale ochrony flory fauny w Unii Europejskiej, na przykład Polski, to możemy powiedzieć, co się stało przecież w aspekcie Puszczy Białowieskiej. Sprawa regeneracji gatunków była postrzegana w sposób zaprezentowany przez świętej pamięci już profesora Jana Szyszko i z jaką on spotkał się reakcją osób, którzy mówią, że są ekologami. Nie było jedności w Polsce, nie było jedności w Unii Europejskiej. Powstawały poprawki w tej sprawie, mając na uwadze ochronę technologii drewna. Profesor Szyszko miał wizytę w Komisji Europejskiej i tłumaczył, jak to wszystko wygląda i widzimy. No widzimy, tak. W no, świetny pamięci profesor Jan Szyszko odegrał ogromną rolę jego myśl i jego intuicja i dowody do naukowe naprawdę są do wykorzystania w dalszym ciągu. A jak działają ekolodzy, to było najlepsze widać na przykładzie awarii czajki w Warszawie. Nagle zamilkli. Nie było ani jednego ekologa, który powiedział, że stał się pewnego rodzaju dramat. Tak? Oni mówią tylko, teraz niestety przenieśli się w bieszczady, w, w część tą bieszczadzką y, Polski na Podkarpacie, z którego ja pochodzę. I tam leśnicy mają też z nimi ogromny problem, bo oni nie przyjmują argumentów. Oni mają y, wiedzę, którą prezentują, potem zamykają zeszyty, wychodzą z debaty i nie chcą niczego słuchać. Uważam, że to jest bardzo złe podejście. Polska z tym poradzi, bo przez całe wieki rolnicy i leśnicy umieli korzystać ze środowiska naturalnego. Mamy piękne lasy, piękne gospodarstwo, państwowe gospodarstwo leśne. Powinniśmy spokojnie inwestować w te obszary związane ze środowiskiem, przyglądać się rozporządzeniem europejskim. No ale jak wiemy, chociażby to rozporządzenie o tak które miało ukazać się 3 grudnia, już się nie ukaże. Rada Ambasadorów zakwestionowała cały tekst tego trialogu, w którym ja uczestniczyłem przez kilka nocy i kilka dni pomiędzy Radą Europejską, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Więc jest pewna racjonalność w postępowaniu politycznym w Unii Europejskiej obecna, i w to wierzę, że Pan Bóg i mądrzy ludzie będą prowadzić i nasz kraj, i Europę we właściwym kierunku. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Szanowni Państwo, gościem w studiu Parlamentu Europejskiego w Brukseli był Pan europoseł Bogdan Żońca, Europejscy konserwatyści i reformatorzy, Komisja Budżetowa oraz EKON, czyli Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych. To właśnie tam rozmawia się o tak zwanej taksonomii i wyciąga wnioski na przyszłość, mając na uwadze tak zwany Zielony Ład. Serdecznie dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.